Cześć, dzisiaj chcę Ci powiedzieć o słowie kluczowym z języka C-Sharp, które zostało wprowadzone już w języku w wersji 9, a udoskonalone czy rozszerzone w wersji 10, a nadal sporo osób na rozmowach kwalifikacyjnych nie ma pojęcia, że takie słowo istnieje albo nie wiedzą, jak ono działa czy z czym ono się wiąże. Tym słowem kluczowym jest słówko rekord i właśnie dzisiaj o rekordach w C-Sharpie sobie porozmawiamy. Także zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i zaczynamy! Tak jak wspomniałem, słowo kluczowe rekord zostało wprowadzone do języka C-Sharp w wersji 9, czyli wraz z dodatkiem 5, a rozszerzone o obsługę struktur już w wersji 10, czyli w dodnecie 6. W tym momencie mamy na rynku dodneta 7, a na horyzoncie już się czai dodnet 8, a tak jak wspomniałem, dalej są osoby, które teoretycznie programują w .NET Core czy w .NET 5, 6, 7, które nie do końca się spotkały z tym słowem, a wydaje mi się, że jest ono mega użyteczne, bardzo przydatne i zdecydowanie warto je znać, zwłaszcza jeżeli chcemy pisać kod, który jest prosty, czytelny i dobrze zarządzający dostępem do danych. Tak naprawdę słowo kluczowe rekord nie wprowadza do języka C-Sharp czegoś zupełnie nowego, tak jak za chwilę zobaczysz. Jest to poniekąd lukier składniowy na coś, co możemy napisać nie korzystając bezpośrednio z rekordów. Jednak jak zaraz się przekonamy, kiedy pokażę Ci przykład, rekordy w C-Sharpie zdecydowanie poprawiają czytelność kodu i wprowadzają dużo porządku do naszej aplikacji. Ale zanim przejdziemy do edytora, to jeszcze kilka słów, czym tak naprawdę są rekordy. Tak naprawdę w tym momencie, patrząc z perspektywy .NET 7, mamy dostępne dwa rodzaje rekordów. Mamy rekord class, który jest typem referencyjnym, tak jak klasa, i rekord struct, który jest typem wartościowym, tak jak struktura. Dodatkowo mamy coś takiego jak read-only rekord struct, który jest tak samo typem wartościowym jak struktura, ale jest typu read-only. I teraz sobie powiedzmy, o co chodzi z tymi dostępami read-only i czym właściwie charakteryzuje się na pierwszy rzut oka właśnie słowo czy konstrukcja rekord. Jeżeli mówimy o rekord class i rekord read-only rekord struct, to tak naprawdę mówimy o wprowadzeniu typów immutable, typów niezmiennych, czyli takich, które możemy zainicjować raz, do których wartości możemy przekazać raz, zarówno podczas tworzenia, jak i później podczas użycia. Pierwsze po prostu przypisanie wartości do danego pola w obiekcie będzie uznawane za jedyne dozwolone przypisanie. W przypadku record struct nie ma tego ograniczenia, tam działamy, że tak powiem, w starej wersji, w starym podejściu, czyli takim, które zapewnia, że obiekt jest mutable, czyli możemy zmieniać te wartości w trakcie. Jednak z mojej perspektywy najbardziej użyteczne, czy najczęściej wykorzystywane jest przede wszystkim rozwiązanie record class, które znajdziesz prawdopodobnie bardzo powszechnie w nowym kodzie. Z read-only, record struct i record struct spotkasz się prawdopodobnie rzadziej, jednak warto o tym mimo wszystko pamiętać. I poza tym, że rekordy wprowadzają domyślnie tworzenie obiektów immutable, niezmiennych, to co jest dużo istotniejsze, to jest fakt, że rekordy domyślnie mają porównywanie po wartościach, czyli coś, co nie jest bezpośrednio tak bez napisania większej ilości kodu dostępne, jeżeli korzystamy z klas czy struktur, bo w tamtym wypadku mamy porównanie po referencjach, które jak wiesz może przysporzyć nam wiele problemów, bo jeżeli chcemy porównać dwa obiekty, musimy napisać trochę kodu, który za chwilę ci pokażę. Za chwilę pokażę Ci, jak bardzo rekord upraszcza kod naszej aplikacji. Więc mówiąc o rekordach, tak naprawdę mówimy o elemencie, który pod spodem generuje za nas trzy kluczowe elementy. Przede wszystkim generuje domyślny konstruktor z parametrami, którymi są wszystkie pola, jakie chcemy mieć w danym obiekcie. Generuje automatycznie właściwości odpowiadające tym parametrom domyślnego konstruktora i, co mega istotne, generuje ten cały kod związany z porównywaniem po wartościach
obiektów naszego rekordu. I za chwilę jak zobaczysz kod, to myślę, że dużo lepiej zrozumiesz, na czym to wszystko polega. Nie chcę tutaj dzisiaj wchodzić zbyt mocno w szczegóły tego, jak ten rekord działa jeszcze mocniej pod spodem, bo tak naprawdę to, o czym teraz mówimy, to jest podstawowa wiedza, która myślę, że spokojnie wystarczy Ci, żeby chociażby odpowiedzieć na pytania rekrutacyjne, czy swobodnie korzystać z rekordów w swoich aplikacjach. Dodatkowo powiem jeszcze, kiedy takie rekordy mogą być użyteczne. Jeżeli kiedykolwiek miałeś do czynienia z konstrukcjami, które wymagały obiektów typu immutable, najczęściej to są value objecty, jeżeli programujemy gdzieś wokół DDD, to pewnie już domyślasz się, jakie mają zastosowanie. I właśnie wszelkiego rodzaju value objecty, czyli takie obiekty, które chcemy porównywać po wartościach, więc mając dwa obiekty, które mają te same wartości w środku, uznajemy za takie same, w takich przypadkach rekord sprawdzi się idealnie. Tak samo sprawdzi się bardzo dobrze we wszelkiego typu danych, które do nas spływają i tak naprawdę nawet nie chcemy, żeby one były gdziekolwiek modyfikowane. Chcemy, żeby to były raz ustawione wartości, które później tylko sobie swobodnie przekładamy dalej w naszej aplikacji. Więc moją odpowiedzią, do czego się używa najczęściej rekordów, jest to, że najczęściej używa się ich właśnie jako wszelkiego rodzaju value objectów i obiektów, które niosą dane, które przyszły do nas i chcemy je po prostu przekazywać dalej, a nie chcemy na nich wykonywać żadnych operacji, modyfikacji i służą nam jedynie jako pewnego rodzaju informacja, którą dostaliśmy i możemy ją jedynie odczytywać, co zresztą jest definicją właśnie obiektów immutable. Dobra, ale koniec gadania, przejdźmy sobie do kodu i pokażę Ci dosłownie w parę minut, jak wygląda korzystanie z rekordów. Będzie to wykorzystanie na najprostszym poziomie, bo nie będę dzisiaj wchodził chociażby w zagadnienia związane z pattern matchingiem, bo też nie chciałbym tutaj otwierać całego tematu, całej dyskusji związanej z pattern matchingiem w C#, a chcę, żeby to był materiał, który jest też przystępny w jakiś sposób dla osób początkujących, które pierwszy raz w ogóle słyszą o rekordach, więc domyślam się, że tym bardziej mogą nie wiedzieć, jak wygląda pattern matching w C# w ostatnich wersjach. Jesteśmy więc w edytorze. Utworzyłem sobie tutaj projekt konsolowy i załóżmy, że chcę mieć w mojej aplikacji jakieś dane, które są charakteryzowane przez dwie wartości. Przez klucz, który jest stringiem i przez wartość, która jest liczbą typu int. I teraz, jeżeli chcę wykorzystać w tym celu rekord, to mogę sobie napisać rekord. Załóżmy, że nazwiemy go myRecord i podaję, jakie wartości chcę w nim przechowywać. W tym momencie mam pełną definicję mojego rekordu. I co tutaj widzimy? Mamy na początku słówko rekord. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z konstrukcją record class, jednak to class uznali, że jest tutaj nadmiarowe. Jeżeli mówimy o record class, to tak naprawdę wystarczy, że napiszemy słowo rekord. Później mamy nazwę naszego typu. I następnie mamy tak jakby parametry konstruktora naszego rekordu, ale jednocześnie definicję właściwości, które w tym rekordzie, w tym obiekcie będą dostępne. Dlatego widzisz, że poszczególne parametry, poszczególne nazwy parametrów pisałem z dużej litery, bo chcę, żeby ostatecznie moje właściwości w obiekcie rekordu też były pisane po prostu z dużej litery. Teraz możesz się zastanowić, w jaki sposób używać takiego rekordu. Więc sprawa jest bardzo prosta. Utwórzmy sobie obiekt takiego rekordu i będzie to prosta konstrukcja, która wygląda dokładnie tak, jakbyśmy pisali to z użyciem konstruktora, bo tak jak mówię, tutaj został wygenerowany pod spodem domyślny konstruktor. Zresztą jak sobie tutaj najadę w riderze na mój typ myRecord, to zauważ, że on mi podpowiada, że to jest publiczna metoda, publiczny konstruktor myRecord, który ma dwa parametry w klasie myRecord, czyli rider już dostał informację, że myRecord jest klasą, a to, że jest rekordem, to jest tylko informacja dla kompilatora .NET-a, dla interpretera .NET-a, która mówi, że powinien zostać wygenerowany automatycznie pewien fragment kodu. I teraz, jaki fragment kodu zostanie wygenerowany w przypadku naszego rekordu?
To znaczy, jeżeli byśmy chcieli napisać klasę, która odpowiada takiemu rekordowi. Ja sobie to już wygenerowałem wcześniej. Oczywiście z użyciem Ridera i Copilota, bo nawet by mi się nie chciało pisać takiego kawałka kodu. I teraz zobacz, co tu mamy. To ta klasa, która się nazywa MakeClass, jest odpowiednikiem tego, co zapisałem sobie w jednej linijce. Tak? Czyli mamy domyślny konstruktor, taki sam, jak został wygenerowany w rekordzie. Mamy następnie dwa pola, dwie właściwości, które odpowiadają właściwościom wygenerowanym w rekordzie. Zauważ, że tutaj stosujemy słowo kluczowe init, bo tak naprawdę w rekordach te property mają zamiast seta słówko init, które też zostało wprowadzone właśnie w C-Sharpie obok rekordów. I ono oznacza dokładnie to, co wcześniej mówiłem, czyli fakt, że dana właściwość może być ustawiona jedynie raz. Jednak różnica w porównaniu z po prostu prywatnym setem czy brakiem wpisania tej seta jest taka, że jeżeli nie wpiszemy tutaj seta, to tą wartość możemy ustawić jedynie z konstruktora, a jeżeli wpiszemy sobie tutaj private set, to możemy tą wartość ustawiać nieskończenie wiele razy, po prostu jedynie z poziomu metod naszej klasy. A słówko init powoduje, że możemy tą wartość ustawiać z zewnątrz, gdzieś tam, gdzie operujemy na obiekcie naszej klasy, ale jednocześnie tą wartość możemy ustawić tylko raz. Za chwilę sobie zobaczysz, jak to wygląda, kiedy pokażę przykład, w którym będziemy modyfikować te obiekty i je porównywać. Kolejna sprawa, którą musieliśmy napisać, jeżeli chcielibyśmy mieć to samo, co w naszym rekordzie, to jest oczywiście przeciążenie metody equals dla obiektu. No i jest tu całe to porównanie. Mamy tak samo metodę equals dla naszej klasy. Jeżeli dobrze kojarzę, to ta metoda equals już konkretnego typu pochodzi z interfejsu iEquitable, więc mamy kolejną metodę, którą musieliśmy sobie napisać, bo rekord również implementuje interfejs iEquitable. Następnie mamy pobieranie hashkodu, który też musieliśmy sobie nadpisać. I na końcu mamy przeciążenie dwóch operatorów, czyli porównania i nierówności, które też musieliśmy sobie nadpisać przez to, że klasa domyślnie porównuje referencje, a nie wartości w obiekcie danej klasy. Więc zauważ, że to, co zapisaliśmy w rekordzie w jednej linijce, tak naprawdę odpowiada 40 linijkom klasy, oczywiście napisanych tak w miarę czytelnie. I jeżeli chodzi o wydajność, no to tak naprawdę pod spodem mamy dokładnie to samo, bo tak jak mówię, rekord ostatecznie rozwija się dokładnie do tej konstrukcji. Jednak w naszym kodzie jest to dużo czytelniejsze, dużo prostsze, bo mamy po prostu typ i wartości, jakie przechowuje. I teraz, co jest ważne w rekordach, tak jak mówię, one są porównywane przez wartości, to, że jeżeli teraz sobie utworzę drugi rekord, czyli my record o takich, dokładnie takich samych wartościach, sobie może przesuńmy troszkę niżej, to robiąc porównanie, dostaniemy tutaj wartość true. Zresztą możemy sobie to wypisać i zobaczysz, że kiedy uruchomię tą aplikację, to wartość equal będzie true, ponieważ mimo że utworzyliśmy dwa obiekty rekordu, to są one porównywane przez wartości, a wartości są takie same. Więc aplikacja się uruchomiła i tutaj, jak widzisz w konsoli, mamy słówko true, ponieważ oba te obiekty są równe, jeżeli chodzi o wartości, które przechowują. Teraz, oczywiście, jeżeli byśmy zrobili to samo z aktualnie napisaną klasą, to dostalibyśmy ten sam wynik, ale co się stanie, jeżeli mamy klasę, która jest domyślnie napisana, to znaczy bez tych wszystkich przeciążonych metod, czyli tak jak zazwyczaj widujesz klasy w swoim kodzie. Tu zostańmy przy tym inicie, to jest mało ważne, ale napiszmy sobie teraz tutaj dwa obiekty typu myClass, znowu z tymi samymi wartościami, ale teraz porównajmy sobie i zobaczmy, co się stanie.
jaki dostaniemy wynik. Jak widzisz, tym wynikiem jest false, ponieważ mamy tutaj dwie referencje, a tak jak mówię, klasy domyślnie są porównywane po referencjach, a nie po wartościach, które są w ich, są w nich zawarte. To samo mamy ze strukturami, jedynie struktury różnią się tym, że oczywiście są typami wartościowymi, więc są między innymi przechowywane w innym miejscu pamięci niż klasy. I to jest cała magia rekordów. Jest to bardzo proste rozwiązanie, które po prostu, najprościej mówiąc, bardzo skraca nam nasz kod, a im mniej kodu, tym mniej kodu, który musimy utrzymywać, tym mniej miejsc, w których możemy popełnić błąd. Więc gdziekolwiek masz do napisania jakiś value object, tam prawdopodobnie rekord się u Ciebie sprawdzi. Co więcej, jeżeli na przykład chcesz, żeby te właściwości w rekordach były, te właściwości w rekordach były na przykład okraszone jakimiś atrybutami i tak dalej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie napisać rekord w takiej standardowej postaci, tak? Czyli zamiast tej konstrukcji uproszczonej, jednolinijkowej, możemy sobie zrobić normalnie nawiasy tutaj klamrowe i napisać public string key getInit public int value getInit. No i teraz, jeżeli byś chciał tutaj dodawać na przykład jakieś atrybuty, no to załóżmy, że chcesz dodać required do key, jak najbardziej możesz to zrobić. Jednak w tym wypadku problem jest taki, że nie zostanie wygenerowany domyślny konstruktor, więc musimy sobie po prostu poradzić z tym, więc musimy sobie po prostu poradzić z tym, pisząc konstruktor samodzielnie. Jednak dalej te porównania będą działały tak jak wcześniej. Czyli jeżeli sobie teraz uruchomię ten kod, to jak widzisz, znowu dostałem true, ponieważ nadal, mimo że sobie mój rekord rozwinąłem w ten sposób, czyli napisałem osobno moje właściwości i osobno musiałem napisać konstruktor, to pod spodem rekord dalej dopisuje te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, czyli te wszystkie operatory porównania, nierówności, metody equals itd., itd. Więc tak wygląda korzystanie z rekordów. Tak jak mówiłem, mamy jeszcze coś takiego jak read-only record struct my record i jest to tak naprawdę odpowiednik tego, co tutaj zapisaliśmy sobie z naszą klasą i z tym rekordem, record class, tylko że jest odpowiednikiem struktury, więc dalej mamy te wszystkie właściwości oznaczone, które mają zamiast seta init, czyli mogą być ustawione tylko raz. A jeżeli napiszemy sobie record struct bez read only, to różnica jest taka, że zamiast tutaj get init mamy get set, więc możemy te wartości zmieniać ile chcemy. Jeszcze na koniec pokażę Ci tylko, o co chodzi z tym słówkiem kluczowym init, które jest tutaj istotne. Więc usuńmy sobie tutaj ten kod niepotrzebny, zostawmy tylko record. Tutaj może trochę niefortunnie to nazwałem, teraz ciężko mi to napisać, ale załóżmy, że napiszę sobie, no załóżmy, rec. Ok, tu jeszcze mała zmiana, ponieważ pisanie jednocześnie definicji typów i top level statements w jednym pliku to nie jest najlepszy pomysł, więc tam, żeby nie pojawiały się błędy, to sobie musiałem napisać tej funkcję. I teraz, jeżeli chciałbym się dostać do wartości, które mam w moim rekordzie, to oczywiście robię tak jak z każdym innym obiektem, czyli mam key, value. Jednak czego nie mogę zrobić, to nie mogę zrobić właśnie przypisania w ten sposób, bo jak sobie najadę na ten błąd, który się pojawił, to mam informację, że init only property can only be assigned na object initializer. Więc może być tylko przy pierwszej inicjalizacji ustawione. I przez to, że rekord ma domyślnie generowany tylko konstruktor z parametrami, nie mogę zrobić inicjalizacji w inny sposób niż przez ten konstruktor, czyli nie mogę zrobić sobie my record i tutaj key równa się coś tam i value równa się coś tam, bo oczywiście nie ma tutaj konstruktora z jednym, nie ma tutaj konstruktora z zerową ilością parametrów. Jednak w przypadku, jednak jeżeli byśmy sobie dopisali taki konstruktor bezparametrowy do naszego rekordu, to oczywiście to by zadziałało, więc tak naprawdę możemy sobie to zrobić. Więc wrócę sobie do tej konstrukcji, którą miałem. Dobra. Jeżeli sobie teraz wygeneruję z jednej strony konstruktor z parametrami, tak żeby ten rekord faktycznie działał tak jak chcę, a dodatkowo wygeneruję sobie
konstruktor bez żadnych parametrów, to mogę zrobić teraz coś takiego, że mam var, rec2 równa się new my record i inicjalizuję obiekt przez właśnie inicjalizator w taki sposób. I teraz znowu mogłem sobie raz przepisać tą wartość do moich właściwości w rekordzie, które mają po prostu ustawione tutaj zamiast setera init, ale nadal nie mogę zrobić rec2, na przykład value równa się 2, bo wartość została już raz ustawiona, ale w tym razem została ustawiona nie w konstruktorze, tylko przez inicjalizator. I tak to w skrócie wygląda, jeżeli chodzi o korzystanie z rekordów. Moim zdaniem jest to duża zmiana i duże uproszczenie w kodzie, który piszemy. Sam bardzo często korzystam z rekordów, w pracy bardzo często wykorzystujemy rekordy, więc też często o to pytamy po prostu na rozmowach kwalifikacyjnych, bo uważamy, że jest to bardzo przydatne rozwiązanie. Jest to coś, co po prostu pozwala zapisać powszechny mechanizm, czyli obiekty, które są, jakieś value objecty, które są niezmienne, w bardzo prosty sposób, wręcz jednolinijkowy, czyli jeżeli mamy tych parametrów więcej, to rozbijamy to sobie na 2-3 linijki, bez konieczności pisania tych wszystkich przeciążeń ręcznie, co moim zdaniem tylko zaciemnia kod, no bo jeżeli ten kod i tak ostatecznie gdzieś tam będzie pewnie wygenerowany, powtórzony, to po co go musieć pisać, jeżeli możemy to sobie zamknąć w bardzo prostym, zwięzłym zapisie, który robi dokładnie to samo, a z perspektywy programisty jest dużo czytelniejszy, dużo łatwiej się ogarnąć, co tutaj się dzieje, nie widząc tej ściany metod, które muszą być nadpisane, żeby to działało dokładnie tak, jak chcemy, czyli pozwalało porównywać obiekty po wartościach, a nie po referencjach. Więc mam nadzieję, że po tym filmie zainteresuje Cię temat rekordów i zainteresuje Cię ogólnie temat zmian, które zostały wprowadzone w nowszych wersjach .NET-a, w nowszych wersjach C-Sharpa, bo rekord jest tylko jedną z wielu zmian, które tam się pojawiły i chętnie przytoczę Ci kolejne, więc dawaj znać w komentarzu, które słowa kluczowe, które konstrukcje, które się pojawiają w .NET-cie 5, 6, 7, czy może nawet 8 Cię interesują, a bardzo chętnie nagram film na ten temat, opowiem o danym rozwiązaniu, jeżeli tylko korzystam z niego na co dzień, bo oczywiście też są konstrukcje, są mechanizmy wprowadzone w nowszych wersjach języka C-Sharp, które mają bardzo specyficzne zastosowanie i rzadko się spotyka w realnych projektach, ale o tych, które są powszechnie używane i o których na przykład rozmawiamy w kontekście implementacji, czy o które też pytamy na rozmowach kwalifikacyjnych. Bardzo chętnie się wypowiem, także zostaw w komentarzach swoje propozycje i daj znać, czy to rozwiązanie z jednej strony jest dla Ciebie zrozumiałe, a z drugiej strony po prostu przydatne. Przypominam też o zasubskrybowaniu kanału i zostawieniu łapki w górę. Udostępnij również ten materiał dalej, niech się niesie w świat, niech coraz więcej osób, przychodząc do nas na rozmowy kwalifikacyjne, bez problemu odpowiada, czym jest rekord w języku C-Sharp, bo tak jak mówię, jest to moim zdaniem bardzo użyteczna konstrukcja, która jest co prawda lukrem składniowym, ale takim przyjemnym, który daje fajne odczucia na koniec. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!